że 90% czmieli z tej populacji takiej naturalnej w tej chwili nie egzystuje. Zostało około 10% czmieli. Tak, no to niestety wielkie monokultury, no my też chcemy jeść. Nasz miliardów coraz więcej, czmieli coraz mniej. Co każdy może zrobić na ogródku? Może wziąć starą budkę dla ptaków lub zrobić oczywiście nową. Ja mam zacięcie stolarskie, robię w zimie nowe, ale w mojej są czmiele, więc przyniosłem starą. Można zrobić budkę dla czmieli. I tak, około 10 na 10 na 10, 15 na 15 na 15, całkowicie zamknięta, dziureczka do centymetra, nie większa, bo inaczej wchodzi coś, co zje wszystkie czmiele. Zamknięte, u mnie tak sprytnie, tutaj na taki zatrzask. I tak, i teraz tak, to pod ścianą, w cieniu, nisko, na cegle, masz takie coś? Na drzewie, gdziekolwiek, coś z góry, żeby nie kapało. Do środka sianko, ale bez tych, bez kłosów, tylko same to miękkie. Dla kamiennika, dla ziemnego macie na pewno w ogrodzie. Świetnie zapiła pomidory wszystkie, jakie tylko są, kwiatki. Pracują, oddają co mogą dla nas.